Siemanko, z tej strony Texon. Witam was w Banishad w kolejnym odcinku. I co? Lecimy sobie dalej. Tutaj jak widzicie mi zbierają to cały czas. Nic się nie zmienia. Ale już będą kończyć niedługo. Jak widzicie, tu jest już czyściutko. Czyli no dokąd mają dotąd dojść. To jest naprawdę chwila, moment. Myślę, że w końcu zaczną mi budować tutaj te rzeczy. Co mnie bardzo cieszyło. Żarcia troszkę nam przybyło od ostatniego odcinka. Bo było około 50 tysięcy, mamy już 70 tysięcy. Myślę, że to idzie powoli, liczby idą w górę. Tutaj mamy... Co oni robią? Farmer. Czekają na lato? Oho. Pekan. Czy to by było to, czego nam brakuje? Pekan, mam, kurde. A już myślałem, że to będzie to. Trudno, no. 20 bezrobotnych mam. Ja pierdzielę, patrzcie się, jaka liczba to jest. To jest ogromna liczba. To jest masa. Wiecie co, ja bym im tu jakiś magazyn zrobił. Na razie takie malutkie. Oj, nie. To anulujemy. Porobiłbym im takie magazyny. Żeby nie musieli daleko nosić. Potem je będę niszczył. O. O kurde. Patrzcie się, ruszyła budowa. Jeszcze i na drzewo muszą przynieść. Co to się stało? No nie wierzę. Jestem w szoku. Naprawdę jestem w wielkim szoku. Ruszyła budowa tych budynków. No ale dobra, tak. A tak profilaktycznie zobaczyłem, wiecie, co Kai gdzie jest. Kurde. Raz, dwa, trzy, czterech. Niech tu rumcam cują. Niech zbierają też żywność. Zawsze to, wiecie, urozmaicenie jakieś coś innego jest. No i sadźcie se na razie. Na razie sobie sadźcie. Coś czuję, że za chwilę dochodzić tam po drzewo. Nie ma innej opcji. Ja tutaj dam inwentory. Czemu nie wpiszę po prostu sobie? O. Wełniane ubrania. A to są te najcieplejsze chyba. Które teraz robię. O. Te mogę wyrzucić. Chicken. No po co mi to? Po co? Ja chcę krowę. Czyli owce. Dobra. Zrobimy tak. Zaznaczyłem. Zobaczymy, czy mi przywiezie.
Te ubrania robię teraz najcieplejsze. Nie, to najcieplejsze to są. To są z wełny. Warm quad. Warm quad, te są najcieplejsze. Dobra. Ich damy 200. One będą najwięcej warte. Tym będzie można handlować. A tamte niech pozużywają. Tak jest. Już kończą czyścić. Chwila, moment, będzie oczyszczony teren. I czuję, że możemy wziąć się za niszczenie tego wszystkiego. Aha, dobra. Herbalistik. Tu jest. Wracałem znowu tutaj zaznaczyć, żeby się tym zajęli. A zwłaszcza tym. Bo herbalistik jest naprawdę ważną rzeczą. Bez tego umrą. Trzeba to dobrze nadzorować. A i koniec zbiorów. Dobra. Zacznijmy sobie teraz od pszenicy. Po pszenicy było to. Ta, pumpkin, potato. Kukurydza. Kapusta. Papryka, papryka i to. Dobra. Jest co innego, jest co innego. I o to chodzi. Robią, w końcu. W końcu zaczęli znosić, no. Brawo. Brawo wy. Naprawdę. Jak ciężko było. O, umierają. Ej, zauważcie, że mam mało dzieci ogólnie coś. Nie wiem, czy nie będę musiał domów dorobić, bo to może się źle skończyć. Cały czas trzeba, no, tak dobudowywać i w ogóle. Dobra. Myślę, że wam mogę to poniszczyć już, bo tu już kończycie. Kamień, co mieli zużyć, to zużyli. Ciekawe, co tu pierwsze przyniosą. A, na razie nic, widzę. Herbalistik, o. No i dobrze, niech to taka co tu zagródka będzie. I niech sobie działają. Tam to już mnie nie interesuje. Aczkolwiek interesuje mnie teraz to. Co tu zrobić, jak to zrobić? Zwierząt bym nie ruszał. Ale to bym wszystko zniszczył. Znaczy ta główna alejka jest. Kurde, no ona jest taka główna dobra alejka. Ale też mogę sobie stąd jebnąć tu. I tu będzie jakaś główna. Szkoda, że tuneli nie da podziemnych robić, bym przeciągnął tu i gdzieś tu wypuścił. Będę to chciał. A
Ogólnie tak, dobra, to zniszczymy. Czek farmerów odpada. 2, 3. Wypad. Okej, drzewa do ścięcia zostały. Zetnijcie. A po prostu postawcie mi tu pole. 15. Nie wejdzie. Dobra, niech będzie tak. Droga, tu się da zrobić. Wiecie, zaczniemy tu małe przebudowy. Żarcie na razie jest. Drogę zrobimy tutaj. Ogólnie chcę tu same pola naładować. A, już się wystraszyłem, że coś dużo ich umiera, ale... Chcę same pola, żebym tu sobie płodozmiany mógł robić. Ich potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery... Pięć, sześć, siedem, osiem. Tak? Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak. Cmentarz zniszczę. Ogólnie tu pole nie może iść dalej, ok. Ale jak to zniszczę, to może iść wyżej pewnie pole. A tu zrobimy drogę tak w dół. Dużo nam umiera. Muszę się przypatrzeć, co się dzieje. Na razie wiecie co, wyłączymy dwa pola. Wyłączymy. Bo tu będziemy niszczyć to wszystko. To jest porobione tak jak ma być. Tutaj zebrali wszystko. Tam też. Wydaje mi się, że to mogą przyjść zniszczyć. Raz, dwa. Nie wybuduję nowe im, tylko na drzewo, że to mieli. Magazynek na drzewo. I to też mogą zniszczyć. Po co to ma być tu, jak tu specjalnie jest magazyn? A, już przybyło ludzi. Aha, przybyło, no bo... Dobra, wiem czemu. To tu, jak się idzie dorosłych trzymać, to będzie dobrze na razie. Czekajcie, czekajcie, bo ja tu muszę squash. To mam. Mam. Dobra, zaraz to zniszczą. I macie tutaj ładny magazynek 5x5 na drzewo. Czemu tu drogi nie ma?
Już kamień tu przynieśli. Skąd tu kamień znowu przynieśli? Po cholerę. Noście tutaj, tutaj, tutaj. Zapełniajcie te magazyny. Myślę, że się to zmieści. Jak nie, no to trudno. To się wtedy coś tu wybuduje. Ja tu mam kamienia. To jest kamień? Oho! Ale ładnie. To się na pewno zmieści. Stąd chciałem tunel pociągnąć. O tak. O tak, ale mi się to podoba. Takie budowle. Ale pójdzie kamień na to, ale trudno. Ubywaj, ubywaj, bo potrzeba miejsca w magazynie. Potrzeba miejsca. Iron na pewno pójdzie. Czekajcie, czekajcie. Anuluj, bo może się nie zmieścić czasami. Niektóre kamienia pozbierają. Ale idzie budowa, ale idzie, ale idzie. O tak. Dobra. Możecie zniszczyć. Tutaj co jest dwóch? Jest co dwóch, okej. Co mogę zrobić? Mogę wybudować tu szkołę. A tamtą będę niszczył. Tylko tu szkołę? Tu z tyłu zrobimy. Aż tu by cmentarz ładny wyglądał. Czekajcie. Taki jebutny cmentarz. O. O tak. Dobra. Za chwilę już pójdzie kamień tam. Drewno i kamień pójdzie. Ale budowla konkretna była tutaj. O tak. Tunel konkretny. Ej, nie zmieści mi się drzewo. A nie chcę, żeby mi tam znowu nosili. O Boże, Boże. Wiecie, nie chcę, żeby gdzieś w tym latali. A za chwilę tu się miejsce naprawdę zacznie robić w tych magazynach. Bo oni tu cały czas będą zużywać na coś, nie? A tu jest węgiel. No i patrzcie się. Tutaj teraz pójdzie kamienia na to w piździet. Tutaj bym wybudował szkołę. Damy im szkołę. Teraz to naprawdę to idzie. Chwila, jest wybudowane coś. O. Już tu ubywa, ubywa. Mam to. Ja tych ubrań dałem. Dobre, to jeszcze możemy. Tu ogólnie mi robią do 1000, ok. No, widzicie jak ubywa? Kamień dużo zajmuje. Kamień naprawdę dużo zajmuje miejsca. No. I mają cmentarzyk. Niech się cieszą. Piwniarni drugiej nie będę robił. Bo nie ma potrzeby.
Dobra. Jak? Aha, dobra. Tu jest... Czekajcie. Jak teraz dam do zniszczenia... A, czyli dalej jest, okej. Dalej jest gitara. Ja mogę już zniszczyć, okej, fajnie, fajnie, fajnie. Powiem wam, że żarcie urosło. Dobra. Jeszcze tutaj co? To by trzeba było niszczyć. A teraz to tu się wszystko przeniosło. Rębacza bym gdzieś... Tego można by było zniszczyć w sumie teoretycznie. I go dać tu, teoretycznie. To jest za mały magazyn, dokąd to dostaję? O! Idealnie. Tutaj rębacza. I magazyn za nim można zrobić. No i można magazynek za nim zrobić. Tego można usunąć. A on tu będzie rąbał sobie. O. Dobra, a to było na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniacie na więcej, jeżeli filmik się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i co? Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Elo.